Kasus Juzio. Juzio, co był dotąd zerem, pragnął zostać bohaterem. We śnie wciąż mu się przyczepi Judym albo książę Pepi, albo rotmistrz Koziutulski, Zorro lub Cezary Julski. Także często niesłychanie śnią Juziowi się Indianie, którzy białe dziewczę podle porywają w step na siodle, po czym krzywdzą je w wigwamie, a on wbiega i ich łamie, strzela z kolta i z pepeszy, a dziewczę się z tego cieszy. Potem wpada mu w objęcia, a jej tatko ściska zięcia, znaczy Juzia, za czym próbna ma nastąpić noc poślubna. Tu się Juzio budził zawsze, tracąc wizję ci ciekawsze. Rzecz normalna, że w tej sprawie pragnąłby tak coś na jawie. A więc ciągle chodzi, tropi, czy gdzieś babka się nie topi, żeby ją wydobyć z odry i mieć z tego profit szczodry. Względnie aż do zoo jedzie, bo tam białe są niedźwiedzie. Jakby wpadł ktoś między bestie, Juzio by nastraszył festie. Potem brawa, radość, kwiaty, a on bierze ją do chaty. Czasem chodzi i patrzy się, czy gdzieś z okna nie kopci się, znaczy czy się gdzieś nie pali. I powiedzmy, wszyscy zwiali, a wysoko na balkonie śliczna babka zaraz spłonie. Ale zanim to nastąpi, on na ogień dziarsko siąpi oraz niesłychanie zwinnie w górę wspina się porynnie. Zachwycona wyje tłuszcza, a on się z tą panną spuszcza. Czując takie powołanie, chodził dumny niesłychanie. Oczy miał rozanielone i odważnie zbił raz żonę. Tu skończyła się kariera odważnego bohatera, bo się przytem tak sforsował, że na serce wykorkował. Teraz wniosek: jak kto słaby, niech uważa z biciem baby.